Oczywiście, jak zawsze. Tak więc dzień dobry, dobry wieczór. Ja się nazywam Grzegorz Hutnik. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć Wam o wyjątkowym projekcie, który poznałem ponad 4 lata temu. Wyjątkowy czas dla mnie, wyjątkowe doświadczenie, wyjątkowy zespół, ludzie poznani. I po to tutaj jesteśmy, żeby przybliżyć Wam projekt, który, nie ukrywam, skradł moje serce czas jakiś temu. Więc 2016 rok to jest czas, kiedy dołączyłem do firmy. Wtedy, można powiedzieć, podczas weryfikacji całego projektu nie mogliśmy na zbyt wiele liczyć z racji tego, że super zdjęcia, pozostawiające wiele do życzenia, prezentacje, jakby wizualizacje, to nie był ten poziom firmy, który był teraz, który jest teraz. Tak więc jakby tamten czas to był czas, można powiedzieć, większego, głębszego ryzyka. No i co? No i dużo się zmieniło od tamtego czasu. Bardzo dużo się zmieniło, powiem szczerze. Ale to o tym będę opowiadał w trakcie. Nawiązując do zdjęcia, które widzicie, do zdjęcia, które, można powiedzieć, dużo przedstawia, chyba jest warte więcej niż 1000 słów, czyli można powiedzieć, że znamy ten obraz jednego wielkiego chaosu w tym poziomie, który znamy, czyli na gruncie. Zobaczcie, na gruncie zwierzęta, ludzie, wypadki, jeden wielki chaos, tak? A na tak zwanym drugim poziomie, czyli tam, gdzie nie dosięgamy, no jakiś porządek, tak? Jakiś ład, jakiś spokój, można powiedzieć, plan wykonywany, więc już prawie wiek temu ktoś miał wizję, ktoś miał jakby marzenia, tak? I przede wszystkim ktoś przewidywał to, że będzie w przyszłości problem, tak? Powiązany z transportem i ze wszystkim tym, co się dzieje wokół nas. No i jak to mówią, marzenia się spełniają, czy są po to, żeby je spełniać, i kilkadziesiąt lat później rodzi się człowiek, który zmieni bieg tej historii. Ale o tym za chwilę. Więc kolejny slajd to zdjęcie, które jakby może nie do końca nas dotyczy obecnie, jeśli chodzi o Europę czy Polskę, natomiast są miejsca na świecie, gdzie na pewno te zdjęcia są dosłownie codziennością. Czy to Indie, czy Bangladesz, czy Azja, tak? Czy Stany Zjednoczone. W niektórych miejscach na świecie naprawdę są bardzo, bardzo duże problemy. Nie ma, niejednokrotnie nie ma przepisów drogowych w tych miejscach. To, ile ginie ludzi, to, co tam się dzieje, tak naprawdę my nie mamy do końca dostępu do tych informacji, mieszkając tutaj, gdzie mieszkamy, czy nawet w Europie, tak? Natomiast to, co jest ważne, to ponad 1,5 miliona ludzi rocznie ginie w autach szeroko pojętych, tak? Czyli czy to jest transport towarowy, drogowy. Natomiast jest to dużo więcej niż we wszystkiego rodzaju innych transportach, pociągach, samolotach, statkach, aktach terroryzmu i wielu, wielu innych zdarzeniach, które mają niestety to przykre doświadczenie, gdzie giną ludzie. Tak więc problem transportu był, jest i no niestety prawdopodobnie będzie, a my jesteśmy tutaj po to, żeby dać możliwość rozwiązania tego problemu w formie, można powiedzieć, globalnej, tak? I o tym za chwilę oczywiście opowiem. Tak więc to, co widzimy w pierwszym planie, jest to znane. Sam byłem kilka lat temu w Rotterdamie i to faktycznie wygląda tak, jak tutaj na tym zdjęciu w Zatoce Holandii. Dokładnie jest to, co widać w drugiej części tego planu, czyli po prostu zakorkowany wpływ do portu poprzez statki, które muszą czekać niejednokrotnie tygodniami, żeby rozładować swój ładunek. Oczywiście ten, który płynie do nas, do Europy z dalekiego, czy to wschodu, czy zachodu. Więc to się dzieje i tak naprawdę w momencie, kiedy patrzymy sobie na taki obrazek, to można powiedzieć, uświadamiamy sobie, że no, coś jest chyba nie do końca w porządku, tak? Coś musi się zmienić, ktoś musi coś wymyśleć. Coś musi się zmienić, żeby
Może nie było nam lżej u nas w Polsce, natomiast żeby przede wszystkim planeta, czyli to miejsce, które zostawimy po sobie, czy w którym żyjemy dzisiaj, żeby po prostu było, no, lepsze dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Gdybyśmy chcieli zwrócić uwagę na kilka problemów, takich głównych problemów, o jakim mówimy, jeśli chodzi o ten transport właśnie, to przede wszystkim w pierwszej kolejności stykamy się z przeciążeniem tras, czyli wszelkiego rodzaju ciągów komunikacyjnych, które widzimy na co dzień, które mijamy na co dzień. Przybywa coraz więcej samochodów, no niestety nie przybywa w coraz więcej dróg w takim tempie jak samochodów i coraz więcej mamy niestety problemów, nawet w Polsce wjeżdżając do większych miast. Brak zabezpieczeń to kolejny problem, tak? Czyli stąd te problemy gdzieś tam i ilość, i liczby, z których ginie wiele, wiele osób. No i co? Człowiek sobie myśli, że może dużo, że może wiele. Niejednokrotnie natura daje znać o sobie i przypomina, kto tu jest panem i władcą, można powiedzieć. I patrząc na to wszystko, może no, nie do końca nas to znowu dotyczy, nie wiem, typu burze piaskowe, tak? Mamy na przykładzie zdjęcia, mamy tutaj na przykład Dubaj, gdzie w kilka godzin, w kilkadziesiąt minut nawet problem transportu, przeniesienia się z jednego miejsca do drugiego no, sprawia ogromny problem, tak? I nie można przejechać z jednego miasta do drugiego poprzez takie zdarzenie, które widzicie po swojej prawej stronie. Anomalie pogodowe, powodzie, śnieżyce, susze, to wszystko to, co można powiedzieć, dotyczy nas obecnie jako ludzkości na świecie. No człowiek no, nie daje za wygraną, oczywiście. Stara się sprostać temu zapotrzebowaniu, jakie jest na świecie i cały czas jakby no, walczy z tą naturą, natura walczy z człowiekiem. Przykład smogu, czy tych różnego rodzaju katastrof ekologicznych, czy problemów ze zwierzętami, czy dziury ozonowej, to jest ten przykład dosłownie, który tak naprawdę niszczy naszą planetę. No i co? Ktoś mądry powiedział, że jeśli nic z tym nie zrobimy, no to nie zostawimy po sobie zbyt wiele. Więc co? Jesteśmy tutaj po to, żeby dołożyć do tej zmiany na swoją małą cegiełkę. No i zobaczymy, co możemy o tym dalej powiedzieć. To zdjęcie oczywiście dzisiaj już można powiedzieć nas fizycznie nie dotyczy, bo takich pojazdów już nie ma. Natomiast jest więcej pojazdów, tak jak wspomniałem, one powodują dużo więcej problemów dla naszej planety, dla naszego miejsca, w którym mieszkamy. No i to, co jakby w konsekwencji daje to nasze poczynianie, te nasze poczynania, powoduje, że no, spotykamy się z tymi wszelkiego rodzaju problemami, które no, dosłownie niszczą naszą planetę. Więc zanieczyszczenie środowiska to kolejny problem dla naszej planety, dla miejsca, w którym mieszkamy i które będziemy zostawiać po sobie. Więc dzisiaj jakby nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że musimy być eko, że chcemy być eko, to już jakby jest naturalną konsekwencją naszych działań i wszystkiego tego, co wokół nas się dzieje. Natomiast oczywiście łatwiej zmienić coś, co mamy w domu, natomiast trudniej nam wpłynąć na to, jak to dalej pokierować na świecie, tak? No bo możemy oczywiście wybrać hulajnogę elektryczną, czy samochód na energię, tak? Czy iść pieszo do pracy w niektórych przypadkach. Natomiast jeśli chodzi o globalny zasięg tego problemu, no jakby sami nie do końca jesteśmy w stanie to zmienić, tak? Oczywiście jednostki są ważne, są kluczowe, natomiast no mamy tą świadomość dzisiaj, żeby być eko, żeby dbać o środowisko, żeby robić właściwe rzeczy dla miejsca, w którym mieszkamy. Problem, który widzimy, jakby który przedstawia ten slajd, to produkcja energii elektrycznej. Cały czas jest to ogromny problem nawet dla naszego kraju, tak patrząc na to, że tak zwana zielona energia w Polsce jest bardzo małym procentem, tak, w porównaniu do innych krajów w Europie. Stąd Polska będzie musiała płacić ogromne kary sięgające miliardów złotych do budżetu unijnego. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre, to już jest, pozostawiam to może na inny temat. Natomiast tak zwana dekarbonizacja, problemy
z produkcją energii elektrycznej. Zresztą widzicie, co się pewnie dzieje w waszych regionach, gdzie coraz częściej można znaleźć fotowoltaikę czy farmę fotowoltaiczną. Natomiast faktem jest to, że nie dogonimy w tym aspekcie odnawialnych źródeł energii, nie dogonimy takich krajów jak Niemcy, czy Azja, tak, czy Japonia, czy Chiny. Oni mają ogromne ilości megawatów tworzone codziennie, pobierane, tak, czy to poprzez wodę, czy produkcję wodoru, czy produkcję energii elektrycznej ze słońca. Więc jakby konsekwencją tych właśnie procentów, które widzicie, jest cały czas to, że problem jest, był może mniejszy, jest coraz większy i on się po prostu nie będzie tak szybko kończył. Oczywiście coś robimy w tej kwestii, natomiast kluczowe i to wszystko, co daje największy problem i powoduje największy problem dla naszego i zdrowia, i życia, i planety, jest no, w środkach transportu, tak? To nie jest żadna tajemnica, wszyscy o tym wiedzą, natomiast niewiele rządów i krajów coś z tym robi, tak? Faktycznie, wprowadzając tylko regulacje. Więc wysokie zużycie energii to kolejny, czwarty problem, który omówiliśmy i jakby świadomość tego, że wymagana jest w tym aspekcie zmiana, jakby stawia na nas, czyli ludzi, którzy mówią o projekcie Skyward Community, no, można powiedzieć w jakimś sensie na pozycji wygranej. Więc człowiek niejednokrotnie próbował i będzie próbował i próbuje oczywiście ten transport trochę zmienić, prowadząc go inaczej. Niestety ilości czy do betonu, czy materiałów, które są tak, a nie inaczej wykonane, czy miejsca, w których poprowadzany jest ten transport, nie zawsze są tak dobrze wybrane, żeby tej naturze nie zaszkodzić. Więc z reguły mówimy o problemach, które cały czas nas dotyczą. Tutaj ktoś miał pomysł na to, żeby w jakimś sensie odciążyć miasto, tak, z zakorkowania, tak, pomóc ludziom się lepiej przemieszczać. Natomiast no, jakby nie zostało to, ta forma transportu nie została globalnie przyjęta, więc coś jest nie tak, coś jest na rzeczy, tak? Może zbyt dużo miejsca to zajmuje, może zbyt dużo stali, tak? I może problemy techniczne czy konserwacyjne, tak? Albo zbyt duża ilość usterek spowodowała, że jakby nie został ten projekt przyjęty globalnie. Podobnie z tym projektem. Nawet wczoraj bodajże trafiłem na świetny artykuł, gdzie no jest też człowiek, który stworzył sobie kolej, tą Meglow, to się nazywa. Jest jednak taka kolej w Azji, natomiast no gość próbował to kilkanaście lat bodajże no, zaimplementować, tak, na świecie, natomiast jednak koszty wytworzenia, tak, i implementacji w porównaniu do tego, co daje ten transport, jak jest skuteczny, no nie były na tyle satysfakcjonujące, żeby gdzieś to ktoś po prostu wziął, opatentował, tak, być może i zaimplementował w swoim kraju czy w danym regionie, tak, i to się do końca nie sprawdza. Człowiek oczywiście próbuje różnych rozwiązań, tak, próbuje kolei linowych, one są najczęściej wykorzystywane na stokach narciarskich, czy na jakichś mniejszych górkach, tak, czy tak jak widzimy tutaj, bodajże to jest San Francisco, wykorzystana kolej linowa do tego, żeby przewieźć ludzi z jednej strony rzeki na drugą. Natomiast znowu, jeśli chodzi o kwestię globalnej implementacji, tak, jest to no, w jakimś sensie znowu problemem, tak, no bo coś tam jest na rzeczy. Prawdopodobnie chodzi o zużycie materiałów, tak, i ilość przewiezienia czy przewożenia ludzi, tak, czy zajętego miejsca, tak, z jednej strony na drugą. No coś jest na rzeczy, że dalej nikt tego nie kupił i nie chce tego używać. Więc projekt, w którym jesteśmy, ja nie ukrywam, że tym projektem się zafascynowałem w czasie, kiedy, no może nie na samym początku, bo nie do końca w niego wierzyłem, natomiast w czasie, kiedy
Tak naprawdę pojechałem na miejsce, pojechałem na Białoruś. Może nam się Polakom wydawać, że Białoruś jest tym jakimś tam dziwnym krajem, tak? Natomiast zdecydowanie wierzcie mi, że nie jest. Jest chyba momentami bardziej cywilizowanym krajem niż nasz. Natomiast pojechałem z ludźmi, którzy tutaj też są, super. Pojechaliśmy sobie kilkadziesiąt kilometrów od Mińska, w miejsce, gdzie mogliśmy zobaczyć to, czym nasz projektant generalny Anatolij Junicki powiedział. Tam też spotkaliśmy się z nim, tam mamy też zdjęcia z tym człowiekiem. Jakby mogliśmy zrozumieć potencjał tej branży, tak? Gdzie to, o czym mówił już lata temu, że tworzymy przemysł transportowy, branżę, nową branżę, można powiedzieć, infrastrukturalną, która jest potencjalnie, no, nie jest gorsza niż branża lotnicza, kolejowa czy drogowa. Więc jakby uświadomiliśmy sobie, w jakim jesteśmy projekcie i zaczęliśmy go ogromnie, silnie promować z racji tego, że no, po prostu w niego uwierzyliśmy, tak? Zobaczyliśmy, przejechaliśmy się, mogliśmy doświadczyć, tak? Mogliśmy porozmawiać z ludźmi, zobaczyliśmy tysiące ludzi na miejscu, którzy jakby są częścią tego projektu do dzisiaj. Dzisiaj w skali świata mówimy już o ponad 200 tysiącach osób, które wsparły projekt. Te zdjęcia, które widzicie fizycznie, pochodzą spod Mińska, z ekotechnoparku, który każdy ma możliwość odwiedzić. Co roku odbywają się tak zwane ekofesty, czyli wyjątkowa społeczność zjeżdża się w jedno miejsce na 2 dni, zobaczyć, jak to wszystko tam funkcjonuje. Kilka tras, kilka modeli transportowych, więc nie wiem, jeśli się interesujecie może technologią, nawet kilka minut temu na Facebooku widziałem i oglądałem przez chwilę relację Tesli, tak? Która wysyła kolejny swój, nie wiem jak to nazwać, statek kosmiczny czy rakietę w przestrzeń kosmiczną, tak? I jakby mało osób sobie zdaje sprawę z tego, że tak naprawdę wysyłanie, przynajmniej w przypadku Elona Muska, kilka razy, niejednokrotnie kilka razy w miesiącu swoich wynalazków tak naprawdę, no bo to są wynalazki warte oczywiście miliony dolarów, wysyłając i przebijając atmosferę, powoduje, sama NASA to przyznaje, powoduje to psucie warstwy ozonowej, przez to też niejednokrotnie, oficjalnie oczywiście o tym się nie dowiemy, natomiast NASA już to potwierdziła, że zresztą nasz projektant generalny, też inżynier, też to niejednokrotnie o tym wspominał, że każde wysłanie czegoś w kosmos powoduje problem dla naszej planety poprzez otwieranie i powiększanie dziury ozonowej, przebijając tą przestrzeń tymi wynalazkami, tak? I oczywiście coś chcemy badać w tym kosmosie, coś chcemy robić, nie zważając do końca na konsekwencje, jakie przy tym wszystkim wynosi cały ten technologiczny biznes dla naszej planety. Tutaj nie mówimy o problemach tego typu, tak jak psucie planety, ponieważ transport ten jest elektryczny, tak? Oprócz tego, że jest autonomiczny, czyli komunikuje się ze sobą, tak? Napędzany jest energią, która pochodzi z odnawialnych źródeł, więc nie psuje on atmosfery czy stratosfery, nie psuje on też ziemi, bo zobaczcie, że ten transport jest umieszczony na podporach, tak, które w zależności od tego transportu, o którym mówimy, są albo większe, albo mniejsze. Mówimy o taborach różnego rodzaju, więc jakby mówimy o totalnie ekologicznym transporcie z wykorzystaniem, można powiedzieć, strun, tak, na przykładzie gitary, gdzie struna jest zrotowana i położony jest na nią tak zwany silnik kołowy, który jednocześnie, oprócz tego, że się sam napędza, w momencie, kiedy dohamowuje ten pojazd, to napędzany jest elektrycznie i zużycie energii jest bardzo, bardzo niskie. No i przykład tutaj tego zdjęcia pokazuje, że zdecydowanie można odciążyć, tak? Odciążyć
ruch w mieście, tak zabierając no, kilkanaście bądź kilka metrów kwadratowych tak naprawdę powierzchni tak ziemi i puszczając czy to 100, 200 czy kilometr, czy nawet 2 kilometry od siebie na tych podporach ten transport i przewożąc tych pasażerów. A ilości przewożonych pasażerów, wierzcie mi, że są zatrważająco wysokie i o tym za chwilę opowiem. Więc patrząc na ten prosty slajd, tak, zobaczcie, ile jakby przestrzeni oszczędzamy, tak? Nie zabudowujemy tej przestrzeni, czy do wody, czy gór, tak? Czy gruntu, nie zabudowujemy asfaltem, tak? Nie psujemy tej natury, naciągamy stalowy element, który jest wypełniony bardzo, bardzo mocnym i elastycznym jednocześnie materiałem. To jest coś w rodzaju podobnego materiału do betonu. Jest to też opatentowane przez firmę. Jest to zrotowana struna, która jest ogromnie silna, w zależności od tego, no, ma ogromną nośność, tak? W zależności od tego, z jakim transportem mamy do czynienia, z jakim rodzajem transportu mamy do czynienia. Tych strun jest 6, 3, 2, obojętne, w zależności od tego, o czym mówimy. Jeśli chodzi o kwestię stali, tak, mówimy o nasadzie szyny tej pionowej, tak, boczne elementy. No to wszystko jest tak skonstruowane, że mówimy o konserwacji, o pochłanianiu hałasu, o cichym, można powiedzieć, przenoszeniu, przejeżdżaniu. Sami mieliśmy doświadczenie, jeżdżąc tą kolejką, jeżdżąc tym pojazdem, że efekt jazdy jest, można powiedzieć, takiego płynięcia łódce, można to do tego porównać. Więc jakby to jest jakby przekrój technologiczny tego elementu, po którym się toczy ten nasz pojazd. Kilka różnych modułów, tak, w zależności od tego, o jakim transporcie mówimy, czyli rysunek od góry, jeśli mówimy o takim pojeździe, który przewozi od 15 do 40 osób, tutaj w zależności od tego te podpory są usytuowane między sobą co kilkaset metrów na przykład i pojazd w tym momencie może jeździć sobie, co startować od przystanku, tak? Czyli od takiego mini dworca, na którym wsiadają ludzie, startuje sobie co 2 sekundy. Ten drugi, ten środkowy, tak, moduł jest już, można powiedzieć, taborem, tak? Gdzie w dolnej jego części płynie sobie kilkadziesiąt osób na przykład, a górną jego częścią jedzie szybki pojazd od 500 do 1000 nawet na godzinę. To o tym będę szczegółowo mówił może przy innej okazji. Natomiast ten pojazd już jest. W tym momencie budujemy trasę w Zjednoczonych Emiratach. Zwróćcie uwagę na te kółeczka. Tam mamy takie, może nie wiadomo, nie do końca widać dobrze, jak to jest, ale czy co to jest. Natomiast tutaj mamy możliwość, żeby poprowadzić w tym na przykład w odległe rejony Afryki, czy w tym momencie mamy memorandum podpisane z Nigerią, tak, mamy tam możliwość poprowadzenia czy to wody, czy internetu, tak, czy energii, tak, i taka tam, to jest jedna z opcji do tego, żeby ten transport wykorzystać też do tego, żeby przenieść tam, można powiedzieć, cywilizację. Tutaj mówimy o innego rodzaju transporcie, podpory są rozstawione dużo dalej, w większej odległości od siebie, nawet do kilometra, nawet więcej. Mówimy o mniejszej ilości ludzi do przewiezienia. Tak? Tabor wygląda troszeczkę inaczej niż w tym pierwszym przypadku. Tak? Czyli widzimy, że nośność tutaj tego pojazdu jest też jest wysoka, ale nie wiem, one na przykład rzadziej między sobą sobie jadą, tak? Nie co 2 sekundy, tylko na przykład co 2 minuty. I w momencie, kiedy ten pojazd dojeżdża do podpory, on wtedy ta struna się prostuje. To powoduje, że jakby amortyzacja tej trasy jest ogromnie, ogromnie niska. Po prostu zużycie tej trasy jest na bardzo niskim poziomie. To już jest prawdziwe zdjęcie. Tym mieliśmy okazję jechać.
Ja nie ukrywam, nie miałem okazji jechać tym górnym pojazdem. To jest właśnie ten prototyp, który jest pokazany. On już oczywiście działa. No, on właśnie będzie rozpędzany do ponad 500 na godzinę. W tym momencie budowany jest w Zjednoczonych Emiratach, w Szardży. Tam mieliśmy przywilej obecności. To jest też taki przykładowy dworzec. Tak, tam gdzie wsiadają ludzie. Zobaczcie, tutaj dolną jego częścią mogą wsiadać osoby do tej kolejki, do tego pojazdu na dole, a u góry normalnie takim jeszcze zazielenionym dworcem można sobie wsiąść w ten pojazd, na przykład sześcioosobowy, który się rozpędza dużo szybciej niż ten dolny. Tak, ten dolny rozpędza się do 150 na godzinę, ten górny do ponad 500. Tak więc szybko przechodząc do jakby samego wizjonera, do człowieka, który dzisiaj jest, nie ukrywam, wielką inspiracją dla nie tylko nas jako części, jako partnerów tej firmy, natomiast dla ludzi, którzy też obserwują ten projekt, tak? No, tych ludzi jest też na pewno wiele. Ja wśród znajomych mam na pewno ludzi, którzy obserwują cały czas i moje poczynania i ten projekt, tak? Natomiast cofając się chwilę do historii, człowiek ten miał bardzo, bardzo dużo problemów po drodze. Problemów różnego rodzaju, od problemów związanych z prawnych, tak, spowodowanych problemami, spowodowanych jakby konkurencją, tak, która nie chciała, żeby ten projekt się zrealizował. Już nie wspomniałem o problemach finansowych czy problemach jakby pozyskiwania kapitału, gdzie na przykład na Litwie został jakby osądzony, że tworzy coś w rodzaju piramidy finansowej, co oczywiście nie jest prawdą. W zeszłym roku firma Skyward Community wygrała proces z państwem Litwą w kwestii właśnie tych problemów, o których wspomniałem, że musieli się jakby wynosić jako firma z Litwy. Stamtąd przenieśli się właśnie na Białorusi, tam wybudowali, w konsekwencji tam wybudowali ekotechnopark, który dzisiaj wszyscy znamy. Więc jakby historia jest, no, nie ukrywam, niesamowita. Mamy chyba co najmniej trzecie podejście takie na poważnie do realizacji tego projektu. Być może do trzech razy sztuka, natomiast wiemy, bo powstał film, prawie godzinny film na temat Anatolia. Ja go miałem okazję oglądać. To jest naprawdę wyjątkowa historia. Opowiada od samego dzieciństwa, opowiada o tym człowieku. I można w tym filmie sobie uświadomić tak naprawdę, jakim człowiekiem jest Anatolij Iliński, że on przez ponad 36 lat nie poddał się w tym projekcie. Cały czas miał wizję tego, że to stworzy, tak, że to w końcu ktoś w to uwierzy. No i można powiedzieć, że my, którzy wchodziliśmy w ten projekt na jakimś tam, można powiedzieć, początku konstrukcyjnym, gdzie się zawiązywały pewne rzeczy, na pewno Anatolij nieraz to zresztą opowiadał, tak, w czasie, kiedy mieliśmy okazję z nim rozmawiać, że wdzięczny oczywiście jest, dużo bardziej wdzięczny jest tym ludziom, którzy dołączyli w tych trudnych czasach do niego, niż tym, którzy dołączają dzisiaj na tym poziomie, na tym etapie, gdzie tak naprawdę firma już jest niemalże w pełni no, samowystarczalna, tak? Bo ryzyko jakby wejścia w projekt i jakby kapitalizacji zysków jest dzisiaj dużo inne niż to, które było 4, 5 lat, 6 lat temu. Więc o problemach powiedzieliśmy, o historii powiedzieliśmy, o człowieku, który dla mnie jest chyba kimś więcej niż Elon, zdecydowanie więcej niż Elon Musk, bo to jest mocno wypromowany gość. I oczywiście jest wyjątkowy sam w sobie, natomiast jakąś historię Elon Musk też ma za sobą, która pochodzi bardziej chyba od jego dziadka. Jakbyście sobie to zweryfikowali, tam jest bardzo ciekawa historia, która stoi za Elonem Muskiem i tym, że Tesla może dzisiaj na tym rynku transportu, czy na tym rynku energetycznym tak dużo. Zachęcam do tego, żebyście sobie o tym gdzieś poczytali. Tutaj mówimy o projekcie, który jest realizowany od samego początku, tak, od studiów tego człowieka, od monografii, którą on na początku rysował. W latach 80. przedstawiał
w Dumie Moskiewskiej przedstawił ten projekt, tak? W latach 90. śmiali się z niego, tak? No a dzisiaj mamy zupełnie inne czasy i za chwilę o tym jeszcze opowiem. Zobaczcie tutaj to, na co zwrócił uwagę Anatolij, na współczynnik oporu powietrza. Tak? To jest główny parametr, który spowodował, że ten transport jest zupełnie stoi na innym poziomie niż ten, który obecnie dzisiaj znamy. Tak? Współczynnik oporu powietrza to jest główny parametr, który powoduje, że jakby zużycie energii czy paliwa, tak? Czy czegoś, czym napędzany jest nasz pojazd, jest po prostu zdecydowanie niższe niż ten, który po prostu znamy, czy to kolej, czy auto. Więc tutaj przeliczając na przykład na osobę, zobaczcie, o jakich wartościach mówimy, tak? Ja kiedy dołączałem do projektu, tam była mowa o koszcie przejechania 100 kilometrów za kilka dolarów, tak? I zobaczcie, to jest nawet mniej niż kilka dolarów. Przy 14 osobach to jest niecałe tam 150 gram, tak? Na przykład benzyny. Przy 500 km na godzinę, przy 6 osobach 100 km to jest dokładnie kilka dolarów, więc no dosyć to wyjątkowo wygląda i firma w tym momencie robi wszystko dosłownie, namacalnie, żeby to udowodnić, mając swój park technologiczny, gdzie codziennie, czy może nie codziennie, ale kilka razy w tygodniu, czy kilka razy w miesiącu odwiedzane jest to miejsce przez różnego rodzaju delegacje, czy to biznesowe, czy rządowe, żeby ten projekt wspierać. Tak jest, tak jest. Pamiętam, Michał, super, że jesteś. Pamiętam nasz start. Okej, to jest tak technologicznie troszeczkę opisane, jak to w środku wygląda. Oczywiście nie ze wszystkimi szczegółami, ale mamy system taki, ten bezpieczeństwa, taki antywykolejenia. Tak, który prowadzi ten pojazd po swoim torze. Ktoś mógłby się zastanowić, czy może nawet jakiś wynieść zarzut, tak, że jest to podobne do kolei. No, podobne jest, natomiast gdyby wejść w techniczne aspekty, to jednak Junicki ocenił i obliczył to, że stal w swojej płaszczyźnie, nie zawiązując, nie wiem, czy kojarzycie, ja praktycznie całe życie mieszkałem obok torów kolejowych, więc wiem, jak one wyglądają. Tam jest dużo większe tarcie, zdecydowanie dużo większe tarcie niż występuje niż w tej szynie, tak jak tutaj ją widać. Już nie wspominając o tym, że jakby sam silnik kołowy się napędza, tak? Więc on jest zupełnie inaczej zasilany. I te elementy, one tutaj, jakby ich ten moment i obrotowy, i ten taki narażony na tarcie jest po prostu ogromnie zminimalizowany, stąd bardzo niskie zużycie energii. No i jakby zwracając jeszcze uwagę na aspekt ekologiczny, zobaczcie, no ja nawet tutaj mieszkamy w województwie świętokrzyskim, mieliśmy budowaną przez 3 lata trasę. Nie wyobrażacie sobie, oczywiście ona teraz łatwiej nam dojechać do Warszawy, tak? Natomiast nie wyobrażacie sobie, ile lasów, ile hektarów zostało zniszczone poprzez wybudowanie, tak? Czy rzek, czy koryt rzek zostało zmienionych, żeby ta droga powstała, tak? Tutaj w tym przypadku mowa o górze, czy to o tunelach, znacie te miejsca, wiecie o tym, że to coś takiego istnieje. I ta natura no, niejednokrotnie jest mocno, mocno nadszarpywana, żeby powstał transport, tak? Czy jakaś droga, czy linia kolejowa. Tutaj jest porównanie. Porównanie na zielono to Skyway, to łatwo się domyśleć, tak? Jeśli chodzi o kolejne inne rodzaje transportu, można by powiedzieć, że w każdym aspekcie, czy to związanym z kosztami, czy ze zużyciem energii, czy przy przewożeniu ilości osób, wszędzie można powiedzieć, Skyway w jakimś sensie wygrywa, tak? I zdecydowanie tutaj nie chodzi o to, żeby się oczywiście licytować. Ważne jest to, że to już jest, tak? Że to już jest realne, to już działa, tam można wsiadać i wysiadać. No, oczywiście w Białorusi, tam gdzie byliśmy, można
mówić długo, natomiast to, co się dzieje obecnie w Dubaju, to jest tam, szczerze powiem, dzieją się rzeczy magiczne, tak? I nie wiem jak u Was, natomiast ja się ogromnie cieszę i ludzie, którzy tutaj są i oni są świadomi, zdecydowanie są bardzo, bardzo szczęśliwi, że mogą brać udział w projekcie, który jakby swój start na świat zaczyna w Zjednoczonych Emiratach, ponieważ wszystko dzisiaj, każda firma, która chciałaby zaistnieć na świecie, ona chciałaby wystartować w Dubaju. Ja tam byłem, wiele osób z Was prawdopodobnie też tam było i może widzieliście te wszystkie, nie wiem, filmiki czy relacje z Dubaju i wierzcie mi, że każda firma marzy o tym, żeby wystartować na świat z Dubaju. Tam to jest w ogóle inny świat, tak? Tak to nazwę. Więc jesteśmy naprawdę w ogromnie ciekawym czasie, w super miejscu, w super firmie, o której na pewno usłyszy świat, bo to, co się tam teraz dzieje, jest po prostu wyjątkowe. Tutaj mamy rodzaje transportów, od tych dwuosobowych, jednoosobowych do kilkudziesięciu osobowych, tak? Jest tych transportów kilka, jak widzicie, rodzajów, w różnych prędkościach, w większości tych takich miejskich, podmiejskich do 150 na godzinę, ten najszybszy to ponad 500. Ważne jest jeszcze to, że mówimy też o kątach nachylenia, tak? Moglibyście też, może znajdziecie, czy będziecie mieć takie pytania. Większość z tych transportów, mówię o tych miejskich i podmiejskich, jest możliwa nawet do 30-40-stopniowego nachylenia, tak? Pod takim kątem może sobie to jechać. Oczywiście zwalniając, tak? Zwalniając i przyspieszając w odpowiednich momentach, natomiast możliwe jest to, żeby nie wiem, nie robić tunelu, tak? Przez górę, tylko przez jakieś wzgórze, tylko po prostu przejechać tym transportem przez to wzgórze. Patrzę na czas, muszę przyspieszyć. Okay. Bardzo ważny Unicode, na nim się skupię. Tam, dlatego, ponieważ jak widzieliście po początku prezentacji, mowa o kontenerach, tak? To jest ogromny rynek. Sam osobiście poznałem bardzo poważnych ludzi, którzy naprawdę mają bardzo duże możliwości finansowe i chcieliby budować, no chcą, cały czas chcą, czekamy tylko, oni chcą to zobaczyć, tak? Chcą to zobaczyć w Dubaju, bo tam się buduje odcinek Unikonta, gdzie będzie można zobaczyć, jak ten kontenerowiec jest przewożony. I są ludzie, którzy chcą zainwestować ogromne kapitały, funduszy na przykład, tak? W Turcji, gdzie chcieliby po prostu powiększyć nośność swojego portu. W tym momencie mogą odbierać 4 miliony ton, tak, towaru rocznie, ale możliwości jakby tego miejsca na odbiór są trzykrotnie większe. Więc ten transport ich bardzo interesuje na przykład. Tak? I taka ciekawostka. To jest fotomontaż, tak mogłoby to wyglądać, tak? I pewnie w niejednym miejscu będzie to tak wyglądać, czy to kontenery, czy to transport towarowy. Czy w sensie rudy, różnego rodzaju rudy, tak, węgiel i tak dalej, do przewożenia z miejsc, które są niedostępne. I ktoś mógłby zapytać, no a jak z papierami, jak z certyfikatami, więc oczywiście tego jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo znany podmiot, tak, certyfikujący Skyway'a, kilka lat temu dostaliśmy TUVA, tak zwanego TUVA. Więc pamiętam ten moment, kiedy firma dostała kolejne momenty, też są niejednokrotnie ważne i istotne. Chyba dziesiątki, tak, wyróżnień, dyplomów, patentów oczywiście. Moglibyście się zastanawiać, jak z patentami, czy tej firmy ktoś nie podrobi. Naprawdę w czasie, kiedy dołączaliśmy, 2016-2017 rok, bardzo dużo, dużo pieniędzy zostało wydane na zabezpieczenie prawne firmy na każdym kontynencie. Świetny czas, my to ogromnie doceniamy, rozumiemy, że to jest bardzo ważne, więc można powiedzieć, nikt nigdy nie będzie miał pozwolenia na skopiowanie projektu. Nawet taka ciekawostka, w zeszłym roku w Gdańsku odbyła się taka konferencja, gdzie w Skyway dostał
nagrodę w Gdańsku, tak? Zostali docenieni za innowacje, za wizjonerstwo, można powiedzieć, za to, że coś dużego się dzieje, coś dużego się szykuje. A myślę, że dużo więcej ciekawszych rzeczy będziemy mogli przekazać nawet pod kątem Polski już w niedalekiej przyszłości. No ale to tyle na ten moment, na razie mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o firmę, firma jest, rozrasta się, cały czas się rozrasta. Nie do końca można już ją nazwać startupem, tak to powiem. W tym momencie ponad 800 inżynierów, ponad 1000 osób w firmie zatrudnionych, tak? Większość oczywiście to inżynierowie, którzy cały czas się uczą, wyszkalają, powiększają swoją wiedzę w tym zakresie. Pamiętajmy, że mówimy o nowej branży, tak? Nowej branży, nowej technologii, więc obecnie w Dubaju, tu jest nowa hala, jakby nowa hala produkcyjna, tak? Gdzie składamy te swoje urządzenia. Obecnie w Dubaju będzie i powstaje, tak, tam nowy park technologiczny, nowe miejsce do nauczania ludzi po prostu, nauczania studentów będzie po prostu, będzie tam jest arabski, tak to nazwę, instytut, gdzie będą po prostu uczyć tej technologii, tak, i w tym wszystkim będzie miał udział w stałej oczywiście. To są też oczywiście realne zdjęcia, tym jeździliśmy, to obserwowaliśmy. No wyjątkowe to wszystko, a to jest właśnie Dubaj, to o czym mówiłem, tak z takiej szybkiej ciekawostki, taki case, że jesteśmy jedyną chyba firmą w tym momencie, która ma zezwolenie od samego króla Dubaju na postawienie drewnianego budynku. Taka ciekawostka, nie może i do tej pory nie mogła powstać żadna budowla z innego materiału niż szkło bądź beton, tak? W tym momencie jesteśmy jedyną firmą, która zrobiła taki właśnie Eco House, to się nazywa, i tych budowli pewnie będzie więcej. To już praktycznie powstało. To jest oczywiście wizualizacja, natomiast w tym kilka już z tych elementów, z tych zdjęć, tych budynków już istnieje tam na miejscu, więc jakby to się dzieje. To są już prawdziwe zdjęcia, czyli ta 400-metrowa trasa, jak widzicie, ona sobie już stoi. Ten tak zwany pojazd tropikalny, bo to jest wersja inna niż ta, która jest sobie na Białorusi, ona sobie już wędruje tam w Szarczy. To jest 30 parę kilometrów od Dubaju, więc to już jest prawdziwe, realne. To jest zdjęcie, wizualizacja, tak zwany ten Eco House, czyli no, jakby wizja tutaj jest jedna, tak, że tyle miejsca, ile zabieramy ziemi, tak? Tyle oddajemy tej ziemi na naszym suficie, czy na naszym dachu, tak? Więc nawodnienie, taki specjalny humus, tak? Na którym rosną rośliny, do tego jeszcze moduły fotowoltaiczne, tak? Które dają energię, więc można powiedzieć zero energetyczny dom, zielony dom, eco house. Super. Nie ukrywam, chciałbym w czymś takim mieszkać. Tutaj może tego nie widać, natomiast może miejscami, tak? Zazieleniony teren, który do tej pory nie mógł być zazieleniony. Na przykład plaże, tak? Niejednokrotnie niewykorzystane. Do tego włączony tak zwany Linear City, pojazd, tak? Który się przenosi między jednym a drugim blokiem. Tam też mogą oczywiście mieszkać, nie wiem, ludzie, tak, czy być jakieś galerie handlowe, różne rzeczy, tak, a tutaj sobie mieszkają ludzie w ekohausie wybudowanym na piasku na przykład, tak, i jest zielono, bo mamy będzie sześć bodajże rodzajów humusu w zależności od klimatu i od jakby flory, gdzie będą mogły rosnąć rośliny. Więc tu widzimy najważniejsze aspekty związane ze Skywayem, tak? Jeśli mowa o innowacji, tak zwany transport drugiego poziomu, transport wysokiej prędkości, bezpieczny, tak? Bo autonomiczny, niemożliwy jakby do wykolejenia, do wypadku, tak? Nie ma tam skrzyżowań, świateł i tak dalej, wszystko się porozumiewa ze sobą. Wydajny, czyli bardzo duża ilość pasażerów poruszających się ze sobą, czy za sobą, tak, to wszystko zależy od tego, o jakim transporcie mówimy. Łatwo integralny, czyli łatwo w implementacji, czyli w wielu środowiskach, tak,
No i przyjazne środowisku, tak? Czyli ekologiczne, ekologiczne, bardzo, bardzo ważne współcześnie to dla naszej planety. Tutaj jest taki filmik, nie chcę tutaj Wam zabierać czasu zbyt dużo i zachęcam do tego, żeby kliknąć sobie w link, który teraz Wam tutaj, przepraszam, który Wam teraz wyślę na czacie. Proszę sobie kliknijcie w niego, zapiszcie sobie go gdzieś w przeglądarce. Świetny nowy filmik, który dużo pokazuje. Zachęcam naprawdę każdemu, kto go zobaczy. Zachęcam do tego, żeby sobie zmienić napisy tutaj w tym okienku po prawej na dole. CC zmienić sobie na angielski, bądź wysłać go za granicę w różnych innych językach do wykorzystania do takiej można powiedzieć świadomości lepszej, tak, w czym tak naprawdę bierzemy udział. Okej, okay, przyspieszam, obiecuję. Dobra, więc tak jak tutaj kilka osób zauważyło, my zaczynaliśmy w miejscu w czasie konstrukcji, tak, projektu, 2016 rok, przechodziliśmy te wszystkie lata, widzieliśmy, jak to się wszystko zmienia. Zaczynaliśmy w szóstym, siódmym etapie niektórzy w piątym, gratulacje. Tam mieliśmy do czynienia z tak zwanym dyskontem, tak, czyli możliwością wzięcia udziału w tym projekcie jakimiś swoimi funduszami, tak? Z punktu widzenia prawnego nazywa się to pożyczką. Pożyczką, czyli firma od nas pożycza pieniądze i oddaje je przynajmniej kapitalizując, tak, swoją wartość, tą intelektualną. Kapitalizuje, my na tym zarabiamy. Oczywiście naszym głównym celem, kiedy my dołączaliśmy do tego projektu, było to, żeby każdy nasz udział, który posiadamy, żeby po 15 etapie, a zaznaczę, że jesteśmy w 14, żeby był warty przynajmniej dolara na debiucie na giełdzie, tak? I tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w czasie realizacji projektu. Czy to Białoruś, czy Dubaj, czy wszelkiego rodzaju memoranda podpisane z krajami takimi jak Nigeria, czy New Delhi, nie wiem, czy ktoś dzisiaj zauważył, ale ja śledzę takiego człowieka, który jest bardzo, bardzo mocno zaangażowany politycznie w Brazylii i dzisiaj miał swój też taki webinar, jak ja dzisiaj prowadzę dla ludzi, którzy go obserwują i opowiadał o Skyway. Wyjątkowy człowiek, wyjątkowy czas i Maglite od Wińskiego na wybudowanie Skyway. Przepraszam. Więc jesteśmy w wyjątkowym czasie. W wyjątkowym czasie dołączaliśmy to też. I mamy wyjątkowe możliwości, tak? Czyli mamy możliwości uczestniczenia w projekcie za i wpłacanie, za pożyczanie firmie jakichś pieniędzy, które oddadzą nam, kapitalizując swój biznes, globalny biznes. Tak jak wspomniałem na wcześniejszych slajdach, możecie tylko być świadomi, o jakim biznesie mówimy. Więc możemy wchodzić do firmy i być ich częścią już za 65 dolarów, nawet mniej. Możemy odkładać na naszych dzieci, nie wiem, czy wierzycie w emeryturę, ja nie bardzo, więc jakby jestem tutaj zdecydowanie za tym, żeby czy to, nie wiem, 500 plus, tak, przeliczając na dolary, odkładać sobie na przyszłość po prostu, tak? Zwróćcie uwagę na dyskonta. Mówimy tutaj o dyskontach 33, 27 przy większych kwotach. Zobaczcie tutaj przy dużo większych kwotach biznesowych. Mówimy o dyskoncie 57 przy inwestycji 150 tysięcy dolarów. Mamy na przykład 8 milionów udziałów. Wyobraźcie sobie, przeliczcie sobie teraz na debiucie, gdzie jest to zapisane w statusie spółki, że firma zacznie od dolara na giełdzie, tak? Więc no, robi się, nie ukrywam, ciepło. I co takiego? Możemy, tak jak widzicie, możemy komuś rekomendować ten projekt, tak? Z różnymi innymi dyskontami, na innych kwotach, w zależności od tego, z kim rozmawiamy. Mamy też bonusy w ilości udziałów, w zależności od tego, jak płacimy raty. Tutaj w systemie ratalnym, tak, od 25 do 5 tysięcy dolarów. Michał na pewno pamięta nasz czas, kiedy
No, były czasy, gdzie płaciliśmy takie raty. Wyjątkowy czas. Tak jest. Okej, więc to już prawie koniec. Ja chciałbym Waszą uwagę tylko zwrócić na Wasze back-office'y albo na możliwości, które dają Wam ludzie, zapraszając Was na ten webinar. Mówimy teraz o promocji, którą firma kilka dni temu otworzyła. O wyjątkowej promocji. Jak pamiętacie, ktoś inwestując jeszcze 2 miesiące temu pół miliona złotych, miał dyskonto 57. Dzisiaj wracamy się tak naprawdę, firma z racji tych różnych przygód na świecie, które mają miejsce i firma ma świadomość, że wielu ludzi ma problemy finansowe, tak? I ma, a z racji tego, że firma ma możliwości, tak? Gdzie możemy tutaj sobie zarobić pieniądze, mniejsze, większe, obojętnie, w zależności od zaangażowania, możemy tutaj liczyć na to, że firma dała taki ukłon dla swoich partnerów i wróciła do dyskonta sprzed 2 lat. Więc jeśli dowiadujecie się dzisiaj o tym projekcie, albo macie możliwość przekazania dzisiaj informacji o tym projekcie komuś, to wierzcie mi, to jest wyjątkowe miejsce i wyjątkowy czas do tego, żeby zadziałać, ponieważ ta promocja ona będzie trwała do końca czerwca. Więc skupcie się proszę na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej promocji, bo cofamy się do dyskonta, tak jak wspomniałem, z czasów, kiedy ja miałem raty po kilka tysięcy dolarów miesięcznie i takie dyskonto jest naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne. Za inwestycję 1200 dolarów, bo ja myślę, że przy takich ilościach to naprawdę, no oczywiście można od 50, ale zachęcam mierzyć wysoko. Mówimy o kilkuset tysiącach udziałów, tak? Ponad 100 tysiącach udziałów na swoim koncie. Więc przeliczając sobie inwestycje 1200 dolców, tak? Mamy, można powiedzieć, ponad 100 tysięcy dolców na debiucie. Pamiętajcie, w jakim jesteśmy miejscu, w jakim jesteśmy czasie. Mamy prawie etap 15, a po 15 będziemy na giełdzie, więc to jest naprawdę wyjątkowy czas. Skupcie się proszę na wczytaniu się w warunki tej promocji, na możliwie jak największej ilości osób, która mogłaby się dowiedzieć o tym projekcie. Zachęćcie do udziału w takim webinarze. Mówcie o faktach, które są związane z firmą, takich jak ponad 1000 pracowników, o tych tak zwanych centrach testowych w Zjednoczonych Emiratach i na Białorusi. Pomagam sobie oczywiście tekstem. 11 rodzajów transportu, tak? 6 typów nawierzchni torowych. To tak jakby ktoś dał Wam możliwość, a słyszałem o takich możliwościach, że tacy ludzie istnieją, że na przykład mają zainwestowane, bo dziadek czy pradziadek zainwestował w metro w Londynie kilkadziesiąt lat temu. Wyobrażacie sobie coś takiego? Tutaj macie możliwość zainwestowania w 11 rodzajów transportu, nie w jedno metro, w 11 rodzajów transportu. Dziś naprawdę jesteśmy w wyjątkowym czasie, w wyjątkowym miejscu. Zwróćcie na to uwagę, podejdźcie do tego projektu bardzo poważnie. Ja ten projekt traktuję ogromnie, ogromnie poważnie i tak samo wierzę, że ludzie, którym przekazuję tę informację o tym projekcie, że potraktują go podobnie. Oczywiście będzie część ludzi, która nie będzie o tym chciała słuchać, albo powie Wam, że to jest jakaś piramida, że to jest jakaś fotokopia, że tysiące różnych innych powodów. Wierzcie mi, że możecie być częścią tego projektu za bardzo niewiele, za bardzo niewielkie skupienie. Zachęcam do tego, żeby to uwierzyć, tak? Tak jak mówię, jesteśmy przed 15 etapem, tak? I zachęcam do tego, żeby się naprawdę skupić i ponownie jakby uwierzyć w projekt, jeśli ktoś w niego już nie wierzy albo ma jakieś obiekcje, tak? I zacząć o nim po prostu mówić, tak?
Tutaj jesteśmy w Dubaju. Kilka zdjęć z Anatolijem. Tutaj, jak widać, Anatolij. Przez godzinę rozmawialiśmy i opowiadał nam o tym, co jest do zrobienia i gdzie będziemy za rok. I naprawdę jesteśmy w wyjątkowym czasie. No i to ja. Tutaj jest kilka innych osób. Pamiętam tą plażę. Sorry, nie plażę, piasek. Tą pustynię. To jest. Chyba tam było ze 100 stopni, nie wiem. Niesamowite. Pamiętam jak dzisiaj. Z parasolkami staliśmy, żeby nam się aparaty nie pogotowały. No, także takie doświadczenie. Ok, super. Także dziękuję. Słuchajcie, raz jeszcze zbliżamy się do końca. Dziękuję raz jeszcze za obecność. Super, że wytrzymaliście prawie wszyscy do końca. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy w super miejscu. Że jesteśmy w wyjątkowej firmie, że jest tutaj mega energia, że wszystko przed nami tak naprawdę, że dopiero zaczynamy tak naprawdę. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze projekty adresowe, że przed nami tokeny, są już webinary nagrane na ten temat, więc jeśli tylko chcecie, wierzcie mi, że możecie zebrać bardzo dużo informacji na temat tego, co się obecnie w firmie dzieje. I po prostu wystrzelić z wyjątkową energią. Jeszcze raz, mamy miesiąc czasu, wykorzystajcie to na maksa. Wierzcie mi, że to ta cierpliwość, o której wspomina Michał, zostanie wynagrodzona na 100%. To już nie jest projekt, który się wykolei dosłownie. On już będzie z nami. Także raz jeszcze bardzo dziękuję. Super, że jesteście. Super, że wytrzymaliście. Ten webinar będzie nagrany prawdopodobnie jutro, pojutrze. Będziemy do niego mieć informacje i będziecie mogli korzystać z niego, pomagając swoim ludziom tym, tak dalej realizować swoje marzenia w przyszłości oczywiście. Ok, nie przedłużając, raz jeszcze wielkie dzięki. Pozdrawiam gorąco i trzymajcie się ciepło w tym maju i w tym dziwnym czasie dla nas.